Zdanie, panie starosta, jak pan wspomina tę minioną kadencję i czego pan życzy swojemu następcy? No myślę, że to, co zapoczątkowaliśmy, że pociągnie dalej w tym kierunku pójdzie, spojrzy na całą naszą infrastrukturę, czyli na drogi, spojrzy na nasze też szkoły, bo musimy też naszą światę też doprowadzić do właściwego poziomu. Chociaż jest dobrze, nie jest najgorzej, ale to jest dobrze, ale jednak gdzieś tam trzeba. Trzeba też spojrzeć na pozostałe nasze wszystkie jednostki, które nam podlegają, bo przecież mamy i DPS-y, mamy Zarząd Dróg i wiele, wiele innych jeszcze PCPR, także też trzeba tam gdzieś spojrzeć, ale natomiast te cele najważniejsze to, że to jest szpital i komunikacja, to bezwzględnie, bo to są dwie jednostki, które są dzisiaj takie troszkę w sytuacji trudnej. Stąd też wypracowane przez nas obecny zarząd prace nad transportem i szpitalem. Myślę, że tu będzie mocno trzeba się tym zająć i następca mój będzie miał co robić, nie będzie się nudził. Pan wie, jaka to jest stresująca, odpowiedzialna rola, to czego pan jeszcze tak osobiście życzy? Ja myślę bardzo spokoju, żeby z rozsądkiem podchodzić do wszystkiego, żeby podejmować trudne decyzje, naprawdę przemyślanie, bo to te decyzje są czasami bardzo trudne. Natomiast myślę, że doświadczenie mojego następcy jest na tyle duże, że sobie z tym poradzi. Także będziemy jeszcze rozmawiać obaj, umówiliśmy się na kawę, także przekażę wszystko, w jakim kierunku idziemy, cośmy zrobili, co mamy przygotowane, jakie projekty lecą, co obiecaliśmy naszym jednostkom podległym wszystkim. Także mam nadzieję, że dotrzyma słowa i pociągnie to dalej. Będzie miał co robić, ta kadencja naprawdę będzie też dużo i mnóstwo pracy. Taka powaga. Proszę bardzo. Panie starosto, jak się pan czuje z tą nową rolą? No myślę, że to dla mnie gdzieś tam początki są zawsze trudne, więc dzisiaj dzień pokazał troszkę nerwówki. Wiadomo, że to początek czegoś nowego, nowej drogi. Choć nie ukrywam, że bardzo miłe zaskoczenie od samego rana. Pracownicy tutaj starostwo bardzo miło mnie gorąco powitali, z czego się niezmiernie cieszę. Również chciałbym podziękować starostu winiarskiemu, który przekazał formalnie gdzieś tam urząd. Od dzisiaj już przechodzi na mnie, choć nie do końca, bo prosiłem go również o to, gdzieś tam dalej z nami współpracował. Mam nadzieję, że dalej ta współpraca będzie. A jakie największe wyzwania sobie pan stawia przed sobą? Wyzwania tak na gorąco, to myślę, że musimy sobie wszystko poprzekazywać, poukładać, przeanalizować poszczególne rzeczy. Zdajemy sobie sprawę, że czeka nas ciężka kadencja. Jest wiele rzeczy trudnych do realizacji, ale to myślę, że w późniejszym terminie po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów i po przekazywaniu sobie wszystkich spraw, które się toczą, bo wiadomo, że starostwo to nie tylko gdzieś tam osoby, ale również sprawy, które ciągną się swoim życiem, z biegiem, po prostu trzeba je przejąć i realizować, kontynuować. Dziękuję bardzo.